Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. Dobra, trzeba podrzucić coś. Mamy dzień 22, trzeba coś podrzucić do pieca, żeby nikt się nam tutaj nie rozchorował. Mamy 10 stopni, podłóżmy dwa razy coś na opał. Tymczasem zróbmy sobie oczywiście filtr. 15 stopni, to jest ok, to powinno być dla nich ok. Dobra, co my tutaj mamy? Lekko rannego Romana. Wszyscy są głodni oczywiście, ale mamy dzień parzysty, więc nie potrzeba nam na razie jeść. Smutnego Romana oraz smutną i zmęczoną Arikę, ale to powinno im zejść. Dobra. Emilia jest zmęczona, ale myślę, że sobie damy z tym jakąś radę. Zobaczmy do naszych rzeczy. Co my tutaj mamy? Moglibyśmy się tutaj pozamieniać za oczywiście broń, jakby tutaj przyszedł do nas ktoś 10 dnia. Nie mam zamiaru tutaj robić z warzywek nawozu, więc raczej nie. Tutaj mamy jakąś zielarnię. A, tu były te papierosy. Właśnie, czy oni wypalili te papierosy? Ktoś mówił mi, żebym zrobił fotel. Na fotelu podobno lepiej wypoczywają i chcieliby książki. Brakuje nam... Drobiazgów nam brakuje, o proszę. Będę musiał to zakupić, ale z kolei fotel. Fotel to nie jest głupia sprawa, fotel nie jest taki drogi. Może fotel byśmy im zrobili? Co wy na to? Mam 19 jeszcze... Nie, Jezu. Mam 20 opału, więc nie jest źle. Ten opał nam się przyda na pewno, bo zbliża się zima. Zróbmy im ten fotel, faktycznie. Może ktoś tutaj będzie chciał sobie odpocząć. Tylko gdzie ten fotel zrobić? Ustawmy tam fotel. Emilia niech tam poleci. Dobra, trzeba pilnować. Czyli trzeba pamiętać, jak mamy 10 stopni, to dwa opały powinny wystarczyć na to, żeby... Oho, jest kupiec, dobra, super. Jest kupiec, zaraz do niego podejdziemy. Będzie trzeba też sprawdzić jeszcze radio. Jeżeli kupiec będzie miał jakieś warzywa, to też trzeba będzie od niego coś wziąć. O... Nie, Arika, ty leż. Ktoś tutaj już wypoczął? Dobra, mniejsza z tym. Roman niby wypoczął, ale nadal nie chce wstać z łóżka, bo jest lekko ranny? Tak, lekko ranny. Cześć. Cześć, cześć. Co masz? Warzywka. Chciałbym. A w zamian za warzywka mogę dać ci... Broń, chcesz? Bardzo fajnie z twojej strony. Super. Dzięki. Jeżeli chodzi o... cokolwiek innego, to ty tak średnio... To zróbmy to w ten sposób. O kurde, warzywka tutaj ostro u ciebie stoją, tak? No dobra. Zgoda. Oczywiście materiałów bym chciał trochę, ale tu więcej materiałów już wziąć nie mogę. Weźmy sobie pistolet. Bardziej musisz się postarać. Fuck you. Kurde, mało za te pistolety nam daje, no ale niech będzie. I coś jeszcze, za coś bym chciał jeszcze... Mamy jeszcze jeden pistolet, możemy sprzedać. Chciałbym za to drewienko. Świetnie umowa stoi. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Zgodę. Zgodę. Czy coś nam jeszcze od niego jest potrzebne? Z konserwy, to wszystko co tutaj mamy, to jest nam niekoniecznie, nie jest nam potrzebne jakoś koniecznie. Broń i amunicji jeszcze trochę mamy, więc jest ok. Opał, kurde, właśnie ten opał chciałbym. Zobaczę ile kosztuje u niego opał. O. Hej. Nie, jest głupie. Opał bym sobie od niego kupił. Co wy na to? O.
Jeszcze coś mogliśmy do tego dołożyć, super. Tego już nam na pewno nie da. No niestety już nic więcej o niego nie wyrzdzimy. Nie wyrzdzimy, ale ten cukier to tak średnio nam będzie potrzebny na razie, więc jest ok, więc weźmy ten opał. To będzie na zimę, taka inwestycja w zimę. Niech będzie, zgoda. Kolego, dziękuję ci serdecznie, możesz już sobie iść. Zamienimy się oczywiście tu. A ty kolego, wstań mi z tego fotela i daj jej usiąść. Ty jesteś smutna, więc usiądź na fotelu. Dziękuję za przypomnienie o tym, bo wiedziałem, ale przypomnienie o tym, że tutaj mamy przemyślenia naszych właśnie bohaterów. Na szczęście nasze schronienie jest miejscem, gdzie możemy choć przez chwilę zapomnieć o wojnie. Mamy krzesło i fotel, mamy łóżko i możemy spać w dobrych warunkach. Jeśli ktoś się rozchoruje lub będzie ranny, mamy miejsce, gdzie może odpocząć. Mamy radio i lubimy go słuchać. Naprawdę brakuje nam książek. Dobra lektura jest lekiem na całe zło. Pobyt tu zapewnia odrobinę wytchnienia w tych ciężkich czasach, czyli książki. Książki nam będą potrzebne. Liczba wypalanych dziennie papierosów to 9, nie mamy kawy, wszelkie szczeliny w murach zabito deskami, powinniśmy odeprzeć mniej groźne ataki, nawet gdy napadną nas we śnie. No właśnie, a propos tego napadania we śnie, chętnie coś zjadę spokojnie. Sprawdźmy radio oczywiście na każdej stacji, będzie chłodniej, muzyka. Wezmę sobie muzykę klasyczną. Okej. Dobra. Bruno. Kto to jest? Ty jesteś smutna, głodny. Lekko ranny, głodny. Ty jesteś zmęczona, ale śpisz. To dobrze. W takim razie. Ile mam wody? 75. Coś miałem sprawdzić. A, Bruno. Tak, bo ja kliknąłem wcześniej na bio Bruno, a nie przeczytałem wam o wspomnieniach. Siedziałem sobie w swojej restauracji, obserwując kłócących się przy obiedzie klientów i nawet nie zauważyłem walk pokazywanych na ekranie telewizora. Nagle mnie olśniło. To przecież przedmieścia Pogoren. To było moje rodzinne miasteczko, gdzie mieszkała moja przyjaciółka. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, gdy wybiegałem, pędząc w stronę przystanku. Dobra. Pytanko jest takie. Czy Bruno... Jeszcze tak sobie skorzystamy. Które to ja mogę ulepszyć? I które to ja bym chciał ulepszyć? Pozwoli nam wyhodować warzywa? Potrwa to jednak trochę czasu. No właśnie, odnośnie tych warzyw. Dobra, zróbmy to. Mamy trochę opału. 30. Powinno nam to plus minus wystarczyć na 15 dni opału. Może trochę mniej, jak będzie to zimniejsze dni. No trochę mniej. Oczywiście plus jeszcze to, że musimy coś ugotować. Chciałbym zobaczyć też, ile drzwi wzmocnione będą kosztować. Okej, Bruno, sprawdźmy, co tutaj możemy zrobić. Wow, aż 10 wody i... Ale 4 warzywa za to będziemy mieć. Wow. No to nice. No to zróbmy. Zróbmy oczywiście takie warzywka. To będziemy prawie samowystarczalni. Jeżeli tylko odzyskamy normalne statusy, nie będzie tutaj nikt smutny, nie będzie nikt się z nikim bił i tak dalej, to mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Okej, dobra, niech to się robi. 4 warzywka, kurde, super. I chciałbym zobaczyć jeszcze te drzwi. Wzmocnione. Tutaj nam brakuje sporo i części elektrycznych. I tu mamy na styk. Dobra, czyli ogólnie musimy iść w jakiekolwiek materiały do budowania i części elektryczne i książki. Tak, ewentualnie gitarę. Gdzie gitara była zepsuta? Czy ja ją gdzieś zostawiłem? Ktoś musiałby jeszcze na nie umieć grać. Okej, dobra, koniec. Koniec. Trzeba byłoby się gdzieś wybrać w nocy po jakiekolwiek zapasy. No dobra, co my tutaj mamy? Emilię, Bruno,
Aha, bo nam się odblokowały teraz te. Aha, wszędzie są kurde, wszędzie jest niebezpieczeństwo. Super. Tutaj nie pójdę na pewno. Bo tam są starsi ludzie. To będzie przypał. Ta stara kamienica należała niegdyś do pewnego starszego małżeństwa, a ich syna uciekli, jednak rozpoczęli się. Podejrzani osobnicy uzbrojeni po zęby. Jeśli mamy tam iść, musimy mieć się na baczności. Okej. Wielka kamienica. Garaż. Sprawdźmy tą niewielką kamienicę w takim razie. I weźmy do tego Arikę. Jego zostawmy w łóżku, a wy obydwoje czuwajcie. Okej. Arika, jeżeli tam jest niebezpieczeństwo, to weź sobie nóż. Go. Kojarzę chyba to. Pogłoski o bandytach mogą być prawdziwe. No właśnie, może wezmę jednak to, bo kurde. Ona się niby skrada po cichu. Ja nie wiem, czy oni są bandytami, czy nie, bo jak im się pokaże, może być kiepsko, no. Kurde, muszę ze sobą chyba zamykać drzwi. Dobra. Stoi tutaj. I gość miał chyba broń. Gość miał chyba przy sobie broń. O, teraz ten może się zorientować, że zostawiłem otwarte drzwi. Ten też ma broń. Holy shit. O! Muszę wyjść na świeże powietrze. No to właśnie wyszedł. Dobra, ty nie schodzisz na dół? Nie schodzisz na dół. Dobra. Wyjdziecie obydwoje w prawo. Dobra, i on teraz będzie tutaj stał jakiś przez dłuższy czas. Ten na świeże powietrze chyba poszedł gdzieś tutaj. Czyli on tu nie kursuje. Nie! Holy shit! Idź sobie już. Dobra. Akurat mamy na styk wszystkiego. Co prawda moglibyśmy pozamieniać te łuski czy proch na coś innego. Ale konserwy są. Ej, kurde. Ale frajer, no. Przyszedł tędy. A już myślałem, że... Fuck.
Myślałem, że uda nam się, wiecie... Zimno jest, lepiej zamknę okno. No po drabinach to jest zawsze taki problem z wchodzeniem po drabinie. Później jest gorzej zejść, nie? Ej, gość szuka coś w lodówce. A my stamtąd na razie wystarczy. Ciekawe, co stamtąd wyjął. Jak my wszystko wzięliśmy, nie? Kurde, akurat stoi na wyjściu. Ale fajnie, bo to są jedni z tych bandytów, którzy najpierw mówią... Tęsknię za wejściem do biblioteki. No właśnie, nam też by była przydatna książka jakaś, bo to już nic takiego nie macie. Ej, kurde, spadaj stąd, bo ja muszę wyjść. To niedługo. Nie idź na górę! Mam nadzieję, że nie będę musiał spalić tej książki. Ja też mam taką nadzieję. No chyba sobie jaja robicie. No stanąłeś sobie tutaj. Naprawdę. Idź stąd, proszę cię. Ale się wkopałem. Ja tu teraz zdobyć wodę. No, spadaj. Chociaż... Dobra. Trudno. Myślałem, że jeszcze pójdzie gdzieś tam w prawo, to bym sprawdził ten dół, ale... Nie. No i dzień 23. Poszukiwanie zapasów się udało. Arika jest zmęczona, dlatego ją zostawiamy w łóżku. Czemu ty jesteś zmęczony? Przecież ty spałeś w łóżku, głupku. Cieszę się, że Arika okrada tych bandytów. My zrobimy lepszy pożytek z użytych zapasów. Okej. Zdolna prawniczka, zmęczona i głodna. Nie interesuje się, co się stało. Okej. Siedziałem... Ej, zaraz, dlaczego tutaj niby wypisuję bio, a jednak nie jest bio? Dobra, czy wszyscy... Ej, ty się połóż, kobito. Smutny... Dalej jesteś smutny? Ty też jesteś dalej smutna? To ryzykowny sposób zdobywania zapasów. Mam nadzieję, że było warto. No jasne, że było warto. Czyli tylko wy jesteście smutni. Tak, dobrze. Ej, już nie mam co tutaj wrzucać. Wrzućmy mięso. Z jednego mięsa może mieć dwa, więc zawsze to jest jakiś pożytek. To nam się będzie robić. Okej. Oczywiście zróbmy też troszkę... O! Bo bym zapomniał. Wrzućmy jeszcze coś do ognia. Tu się czasami, kurde, bukuje i bardzo długo zaraz temperatura. 12, 13, 14. No. No, do 15 może, nie? W sumie to jeszcze zima tak naprawdę nie przyszła, to są dopiero takie, wiecie, początki. Bo zima to dopiero przyjdzie. Kurde, jeszcze jedno chyba muszę wrzucić. Ejejejejejej. Wrzućmy. Teraz wypadałoby zrobić coś do jedzenia. Coś przyszedł o 10? Nikt nie przyszedł o 10. I bym chciał... Zaraz, ile kosztuje ulepszenie tej kuchenki? Dużo. Nie bierz leków pod żadnym pozorem, tylko zrób coś do jedzenia. Dobra, zróbmy to. No i mamy 17 stopni, nie jest źle. Okej.
Okej, ty sobie zjedz. Potrzebuję tych książek, kurde. Może w garażu byśmy coś znaleźli? Trzeba by było zrobić chyba też dla nich fajki. Żeby wszyscy mi tutaj zjedli. Radio. Słuchać muzykę klasyczną. Ej, bo tak w sumie powoli wypadałoby interesować się. Powoli zaczyna, znaczy warto by było interesować się jakimiś zapasami, wiecie, typu drewno i tak dalej. No bo jednak... No właśnie. Ty też weź sobie ze konserwę. Zanim nie zmamy tych warzyw, to nie będę robił z mięsa nic. Wypalanych dziennie papierosów. No to zróbmy 12 w takim razie. Zróbmy w takim razie 12 papierosów. Lekko ranny i smutny, kurde, zajdzie mu ten status lekko rannego, czy nie? Jak spotkam, to zabiję, no po prostu hit. Super, super muzyka do poprawy nastroju, naprawdę. Dobra, zrobimy sobie te fajki, bo jak 9 fajek wypalają na dzień, to powinno im starczyć. Może... Może polepszy im się nastrój, nie wiem. Książki jakieś mieliśmy, kurcze, tam gdzie zabiliśmy, powybijaliśmy ich wszystkich, nie? W tej szkole. Padałoby tam, kurde, przyjść, zobaczyć. Okej, już ostatnie. Każdy ma swoje miejsce. Super. Dobra. Ty też już się wyspałeś. No to super. No to super. W takim razie tych dwóch mamy ok. Tego mamy smutnego, lekko rannego, a to mamy tylko smutną. Znaczy tylko. Mam nadzieję, że już nic się więcej nie stanie w związku z tym smutkiem u nich. Weźmy koniec dnia. I zastanawiam się poważnie nad tym, żeby zaradzić jakoś temu smutkowi. To czy nie iść do tej ostrzelonej szkoły i nie wziąć tej resztki rzeczy, które tam były. Chyba tak też zrobię. Chyba tak też zrobię. Szkoda mi, wypadałoby już wziąć trochę tych narzędzi gdzieś zdobyć, nie? No właśnie. Ale dobra, weźmy sobie te książki, bo tam chyba były książki. Były tu książki, czy nie było książek? No były tu książki, kurde. Jak nie było tu książek, to się chyba pochlastam. Po prostu. Na bank były tu książki. Jak nie będzie tu książek, to... Trzeba było sobie zapisywać, kurde, co gdzie jest. Książki? Są książki! Jest! Są książki. Super, jest gitara. Jakby trzeba było. Trochę cukru zawsze na propsie. Ktoś tam, to na pewno się przyda, bo to będzie wartościowe. Nie, prochu nie chcę. Tutaj jeżeli chodzi o zioła i tytoń, kawa. Niektórym kawa się przyda. Dobra, czyli tutaj już tak naprawdę nie musimy przychodzić, bo tutaj zostały jakieś takie resztki. Tytoń, zioła, to po jednym na slot, no to już lepiej wolę kawę, bo z kawy się chyba ktoś bardziej ucieszy, jeżeli tam jest kawoszem. Dobra, czyli jednak udało mi się zapamiętać. Czyli mamy coś ewentualnie do sprzedaży, do sprzedania, oczywiście chodzi mi tu o cukier, ewentualnie składniki lekarstw. Jeżeli by była taka potrzeba, to trzeba będzie zrobić gitarę, mam nadzieję, że ktoś potrafi grać. Elementy broni też w ostateczności można by było sprzedać, albo zrobić na przykład jakąś siekierę, czy... Siekierę bardziej, siekierę, albo łom, jak nam się zepsuje. No i cztery książki powinny im wystarczyć do tego, żeby sobie coś tam poczytać. Dlatego wróćmy do wyjścia. Mam nadzieję, że nic się nie stało w nocy.
Zaatakowano nas! Ktoś próbował nas okraść. To była niebezpieczna banda, ale udało nam się ich przepędzić. Na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni, nikt z nas nie jest ranny i napastnicy nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. 7 amunicji, żeby ich odpędzić. No szpyte! Lekko ranny i jest! Oj, ty śpisz. Dobra, przepraszam. Jest! Jest, 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 jest. Tylko w takim razie Arika już jest smutna. No, fantastycznie. Kurde, już nam się powoli tutaj robi dobry ten wspomnienia. Dobra sytuacja nam wychodzi. Gdy już mniej więcej ustalono granicę między terenem naszym a wroga, zaczęło się robić coraz gorzej. Całe grupy cywilów zabierano na przesłuchanie, niektórych potem zabijano. Pewnego dnia dostaliśmy rozkaz zajęcia się takimi właśnie pechowymi skurczybykami. Poznałem jednego z nich. To był Leon, mój najlepszy kumpel z dzieciństwa. Strzelałem ponad głowami skazańców. Inni niestety nie. Swoją drogą, czy zostały jakieś fajki? 12 papierosów zostało. O nie, kurde, znowu wybrałem nie tego, co trzeba. Podrzuć tutaj do pieca. Ty oczywiście się połóż. Ja sobie wezmę z dołu. W takim razie jeszcze dwie noce i powinniśmy mieć warzywka. Ej, to jest dziwne, bo mam 3 szczepy podrzucone, a nadal mam 8... A nadal mam 8 stopni. To nie jest normalne, bo maksymalnie mogę chyba... O, widzicie? Coś się buguje, bo nagle wzrasta temperatura. No do 12, no do 12, no bez przesady. O wiele więcej jestem w stanie tutaj teraz... Powoli zaczynają mi się kończyć zapasy. Jeżeli chodzi o materiały budowlane, trzeba to jakoś zaradzić temu. No i zobaczcie, teraz spadło. No to jest... Troszkę nie tak. Coś tu jest nie tak. Ale okej. Ktoś przyszedł. Ale tutaj i tak będziemy kończyć, więc nie wiem, czy w następnym odcinku on do nas też przyjdzie. W każdym razie dziękuję bardzo za wasz czas, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.